Cześć, witajcie. Gdy w Polsce już praktycznie lato, to tutaj dopiero zaczyna się wiosna. Korzystając z majówkowego, wolnego dnia, wybrałem się do sztokholmskiego Victoria Huset, będącego wodno-tropikalną częścią tutejszego ogrodu botanicznego, by na własne oczy przekonać się, jak wygląda wiosna w tropikach. I oto ten zabytkowy, trochę zapomniany ogród. Zapraszam. Ostatnio sporo było takich praktycznych i informacyjnych tematów, a tym razem pora na odrobinę relaksu w egzotycznym dla nas klimacie. Spójrzcie, jak w tym słońcu to wszystko pięknie wygląda. Czasem warto zmienić otoczenie i spojrzeć na piękno natury. A w dalszej części filmu sporo ciekawostek. Niesamowite epifity z lasów deszczowych, stojące na swoich korzeniach mangrowce, okazałe nilowe papirusy, piękny okaz lotosu szykujący się do pierwszych kwiatów i sporo roślin jadanych przez ludzi. Mega kumulacja różnych ekosystemów w jednym, nie tak znowu wielkim, wiktoriańskim budynku szklarni. Sami spójrzcie, jak witają wiosnę te tropikalne rośliny z różnych miejsc naszej przepięknej planety. Jednym z pierwszych filmików na kanale był właśnie krótki materiał z tego miejsca. Nagrywany był w połowie lata i to miejsce wyglądało wtedy zupełnie inaczej. Główny staw wypełniały przepięknie kwitnące olbrzymie lilie wodne królowej Wiktorii. Link do filmiku macie w opisie. Zapraszam do obejrzenia tamtego odcinka, jeśli chcesz mieć porównanie. Gdy już nieco nacieszyliście oczy, pora na rośliny użytkowe. Niektóre dobrze znacie, a inne to typowe ciekawostki. Kakao każdy zna, jednak jak wygląda, już nie każdy wie. W ostatnich latach drzewa te chorują i giną w zastraszającym tempie. A te zdrowe niszczą ludzie, gdyż rosną one na złotonośnych terenach. Wszystko to powoduje szybujące wprost ceny kakao na rynkach. Bananowce też coraz bujniej rosną, wkrótce zakwitną i wydadzą różowe owoce. A to już pieprz czarny. Takie niepozorne pnącze, a jego owoce takie aromatyczne. Dziś chyba mało kto mógłby się bez niego obyć. To jest właśnie prawdziwa wanilia.
to plącze o bezcennych owocach, które najlepiej czuje się na Madagaskarze. Jej plantacje też borykają się z wieloma problemami. Choroby, susze i wyzysk plantatorów przez koncerny to tylko niektóre z nich. A to już substytuty naszych ziemniaków. Kolokazja olbrzymia i dziwidło. Obie rośliny mają jadalne bulwy. Niestety nie wiem, jak smakują. Jest też i maniok, nieco szerzej znany zamiennik ziemniaka. I trochę słodyczy też nie zaszkodzi. Trzcina cukrowa od wieków stanowi surowiec do produkcji cukru, a dokładnie tej zdrowszej, brązowej jego wersji. W krajach jej występowania bardzo często możemy skosztować świeżo wyciskany z niej sok na ulicznych straganikach. To z kolei znana wielu osobom pasiflora, a po polsku kwiat męki pańskiej. Skąd ta nazwa? Odkryli ją misjonarze i w jej kwiatach, a dokładniej liczbie płatków, pręcików itd. dopatrzyli się wielu symboli związanych z wydarzeniami pasyjnymi. Trochę chyba na zasadzie każdy widzi co chce, ale tak czy inaczej piękno odmówić mu nie można. Nasz spacerek dobiega końca. Dzięki za wspólny czas i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.